On strzela i pewnie strzela! Jest! Kronika sportowa. Cezary Gurjew, dobry wieczór. Na dziś zaplanowano dwa mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Te spotkania rozpoczęły się o 21:00. FC Bruch przegrywa z Benfiką Lizbona 0-1, a Borussia Dortmund prowadzi z Chelsea Londyn 1-0. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Danielle Collins 6-0 i 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Dosze. Kolejną rywalką będzie Szwajcarka Belinda Bencic. Hubert Hurkacz przegrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowym 6-7, 6-7 w meczu, którego stawką był awans do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Rotterdamie. Przenosimy się teraz do Francji, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie w konkurencjach alpejskich. Halo, Sylwia Urban. Marie-Thérèse Thiberg została mistrzynią świata w gigancie równoległym. Na stoku w Meribel Norweszka wygrała w dużym finale ze Szwajcarką Wendy Holdener, a w małym finale druga alpejka z Norwegii, Thea Louisa Stiernesund, pokonała Francuskę Marie Lamure i zdobyła medal brązowy. Na znakomitym 5. miejscu gigant równoległy ukończyła Maryna Gąsienica-Daniel i na mecie przyznała, że mogło być lepiej, ale wciąż czuje się osłabiona po zatruciu. Z dzisiejszego dnia mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony jestem dumna z siebie, ale też z całego teamu, bo ostatnie dwa dni miałam naprawdę duże problemy z żołądkiem, więc jakby dzisiejszy start też był pod znakiem zapytania. Przed samym startem jeszcze dosyć źle się czułam, więc nie byłam pewna, czy wystartuję i miałam bardzo mało energii. No ale z drugiej strony też wiem, że jakbym była zdrowa, to miałabym szansę podjąć walkę o najwyższe miejsca tutaj dzisiaj, więc odczucia po dzisiejszym dniu są troszkę mieszane. Mówisz, że miałaś mniej energii, ale tą energią tryskałaś na trasie, jadąc w 1/8 finału z Andreą Ellenberger, Szwajcarką. Na pewno mam dużą wolę walki w sobie jako zawodnik, więc staram się nie poddawać, nawet jak są trudne momenty i uważam, że dzisiaj był taki dosyć ciężki dla mnie dzień, jakby przez to, że te zawody są jedne z najważniejszych w sezonie. Dla mnie też praktycznie jedne z najważniejszych w karierze, bo jestem już dosyć wysoko i mogę się ścigać o największe pozycje i najlepsze wyniki. Ale akurat tak się przytrafiło, że gdzieś złapałam po prostu jakiś wirus czy jakieś zatrucie. No i niestety ta forma, mimo dobrych treningów i dobrej formy zaraz przed, po prostu nie jest aż taka, jak by się chciało. No i tyle. No co mogę więcej powiedzieć? W 1/4 finału z tą Louisą Stiernesund, Norweszką. Stoczyłeś z nią porządny bój. Pierwszy zjazd na niebieskiej, drugi na czerwonej. Czy to miało jakieś znaczenie? Wydaje mi się, że na czerwonej trasie na niektórych bramkach były faktycznie dosyć duże ślady, ponieważ też pomiędzy dziewczynami jadą mężczyźni, którzy robią stosunkowo większe ślady i większe dziury. No i faktycznie jadąc pierwsze na niebieskim trafiasz na czerwony później, czyli po jeszcze jednej serii mężczyzn. No ale mimo wszystko ja starałam się naprawdę zaatakować i wydaje mi się, że do połowy trasy szło mi całkiem nieźle, bo gdzieś tam kątem oka widziałam, że gonię te. No ale niestety później właśnie wpadłam w jeden z tych śladów, który był bardzo daleko od tyczki. Ja jestem malutka, jakby niska w stosunku do mężczyzn, no i po prostu te ślady często nie pasują pod moją linię przejazdu, mimo tego, że staram się dopasowywać. No i popełniłam ten błąd i po prostu straciłam tam prędkość i już ciężko było ją odrobić na ostatnich płaskich bramkach, ale też już przed tym wyścigiem wiedziałam, że Thea będzie trudną zawodniczką, jakby mocną rywalką, ponieważ też widzieliśmy wczoraj w tym evencie i w kwalifikacjach, że jest naprawdę mocna, więc jakby spodziewałam się tego, że to będzie trudne i że będę musiała dać z siebie wszystko, zwłaszcza z energią, którą posiadam dzisiaj, żeby móc nią podjąć walkę. Czy na każdy przejazd zmieniacie narty, czy po prostu serwismeni szykują wam te same między przejazdami? Jeżeli zawodnik ma bardzo dobre odczucia na nartach i tak jak dzisiaj te warunki nie były lodowe, to ja na przykład wykonałam po dwa przejazdy na jednej parze nart. Oczywiście wyjeżdżam z nartami na górę i serwismen nie sprawdza, kontroluje, czy tam nic się nie stało z krawędziami. Jeżeli są ok, to po prostu kontynuuję na tych nartach drugi przejazd, ale niektórzy zmieniają co przejazd. Ja akurat zrobiłam po dwa przejazdy na jednych nartach. Czy ty, jadąc, rywalizując z kimś na trasie, bezpośrednio, ramię w ramię, patrzysz kątem oka, co się dzieje obok, czy jesteś skupiona tylko i wyłącznie na swojej linii? Myślę, że nie jesteś w stanie się skupić tylko na swojej linii, bo bardzo dużo zależy od tego, co robi twój przeciwnik, jak ty jedziesz. No oczywiście nie widzę dokładnie, co tam się dzieje, ale widzę mniej więcej, czy jedziemy równo, czy ktoś jedzie przed tobą, czy ktoś jedzie za tobą. Najlepiej się jedzie, jak ktoś jest za tobą, bo wtedy faktycznie nie widzisz go aż tak i jakby nie go dekoncentrujecie i możesz się skupić tylko i wyłącznie na swojej jeździe. Jeżeli widzisz zawodnika przed sobą, bardzo trudno jest utrzymać tą koncentrację, żeby myśleć tylko o swoim przejeździe, więc na pewno jest korzystnie jechać z przodu. No ale jutro będziesz sama na trasie, nie będzie nikogo z boku. Gigant, najważniejsza dla ciebie
siebie konkurencja, bo koronna. Co trzeba zrobić, Maryna, żeby dwa przejazdy wyszły idealne? Bo jeśli wyjdą ci dwa przejazdy idealne, to ja myślę, że będzie bardzo dobrze. Myślę, że każda zawodniczka chciałaby znać odpowiedź na takie pytanie, ponieważ w narciarstwie alpejskim zmagamy się z różnymi trudnościami. To nie jest zawsze taki sam przejazd, to nie są zawsze takie same ustawienia. Bardzo różni się śnieg, bardzo różnią się ustawienia, działają wiele sił, zmienia się widoczność, bardzo jest dużo zmiennych i te zmienne często wpływają właśnie na to, czy te przejazdy są idealne, czy nie. Ponieważ to są dodatkowe trudności, jest duża prędkość i nie stawiamy czoła jakby za każdym razem tej samej trasie i temu samemu ustawieniu, tylko za każdym razem musimy się dopasować po prostu do tego ustawienia. Mimo tego, że dwa przejazdy są na jednej trasie, to i tak one są różne, one są różnie postawione, są zmiany terenu i ta prędkość jest różna i różne warunki pod wpływem ciepła, wszystkiego, więc jakby byłoby dobrze znać odpowiedź na to pytanie, ale ja oczywiście będę starała się zrobić to w mojej mocy, żeby te dwa przejazdy były jak najlepsze. I w to ci wierzę w 100%. A jak się będziesz dzisiaj do tego przygotowywać? To znaczy bardziej mi chodzi o to, jak się będziesz relaksować przed tym gigantem. Muszę się bardzo nawodnić, bo na pewno jestem odwodniona po ostatnich dwóch dniach i po prostu to jest moje główne zadanie, żeby dzisiaj zebrać jak najwięcej energii na jutrzejszy dzień. A jakiś dobry film, jakaś dobra książka, może jakaś rundka w pokera, żeby po prostu się rozluźnić przed jutrem? Zobaczymy, na co będziemy mieć czas i ile energii będzie, bo na pewno, tak jak powiedziałam wcześniej, muszę na pewno dobrze popracować nad moim ciałem, żeby było w stanie jutro dać siebie wszystko. Pierwszy przejazd giganta z Maryną Gąsienicą Daniel jutro o 9:45, drugi o 13:30. Trzymajmy kciuki za naszą alpejkę. Dodam jeszcze, że dzisiaj w gigancie równoległym mężczyzn wygrał Niemiec Alexander Schmidt przed Austriakiem Dominikiem Raschnerem i Norwegiem Timonem Hauganem. Piłkarze ręczni Łomży Kielce grali z duńskim zespołem Salzburg w meczu 12. kolejki Ligi Mistrzów. Relacja Marka Cendera. Stawka pojedynku, zwłaszcza dla drużyny kieleckiej, była ogromna. Podopieczni Talanta Dusebajewa na dwie kolejki przed zakończeniem fazy grupowej mogli już sobie zapewnić bezpośredni awans do 1/4 finału z pominięciem 1/8, czyli do walki bezpośredniej w dwumeczu o awans do Final Four. Brakowało im jednego punktu i tak się stało. Zrobili to, mimo że do przerwy był remis 15-15, a komplet publiczności, ponad 4000 osób w hali Legionów, przeżywało trudne chwile. Raz wychodzili na prowadzenie miejscowi, raz goście zdani. Działo się, nikt nie mógł osiągnąć więcej niż jedno dwubramkowa przewaga. W drugiej części jednak do głosu doszli miejscowi. Oni zaczęli dzielić i rządzić na parkiecie. Świetnie bronił Andy Wolf, ale wyróżnienie tylko Wolfa byłoby niesprawiedliwie. Kielcanie zagrali kapitalnie w obronie. Wyprowadzali kontry, ataki, wyprowadzili sobie również świetną przewagę i ostatecznie Industria Kielce wygrała z Olborgiem 33-28 ku ogromnej radości kompletu publiczności w kieleckiej hali Legionów. Mistrzowie Polski są pewni albo pierwszego, albo drugiego miejsca w grupie, a to daje im pewność bezpośredniego awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Daniel Dusebajew, Industria Kielce. Bardzo dużo się działo. Skąd tak różne dwie połowy? Pierwsza i druga w waszym wykonaniu. W pierwszej remis, a w drugiej po prostu odskoczyliście. Dobra, my wiemy, że oni też są bardzo dobry zespół. Oni grali swojego gra, nie, ale oczywiście, kiedy brakuje takiego zawodnika jak Hansen, i oni tylko mają dwa praworęczne, które grają w najlepszy poziom, tak powiemy, na środek i na lewe rozegranie, to jest ciężko wytrzymać 60 minut przeciw zespół jak my, który mamy 15 zawodnicy do dyspozycji w tym momencie, nie? Wtedy my wiedzieliśmy, że jak robimy nasza praca, oczywiście w początek będzie ciężko, ale jak wytrzymamy ten pierwszy połowy chyba 40 minut, potem będziemy mieli trochę więcej szansu, żeby wygrać. A w innym meczu Wisła Płock przegrała na wyjeździe z duńskim zespołem GOG Handbolt 24-31. Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle awansowała do ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Kędzierzyna-Koźla w meczu rewanżowym barażu o ćwierćfinał przegrał z Wartą Zawiercie 2-3, ale dzięki zwycięstwu 3-0 w pierwszym spotkaniu zapewnił sobie awans. O szczegółach Grzegorz Frankowski.
Pierwszy set to ogromne emocje i wygrana gospodarzy dopiero na przewagi 28-26. W drugim obie drużyny nadal twardo walczą o każdy punkt. Po wyrównanym początku na kilka punktów odskakują goście. Warta wykorzystuje nieco słabsze przyjęcie mistrzów Polski i obejmuje prowadzenie 15-10. W dalszej części gry Zaksa próbuje odrabiać straty, ale Warta jest do bólu skuteczna i to ekipa Zawiercia wygrywa 25-21. Na kolejny set gospodarze wyszli niezwykle zdeterminowani. Zaksa poprawiła przede wszystkim zagrywkę, w pozostałych elementach również prezentowała odpowiednią jakość, co ostatecznie przełożyło się na wygraną 25-23 i zapewniło awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na kolejny set obie drużyny wyszły już w rezerwowych składach. Czwartą odsłonę grająca bez presji Zaksa przegrywa 19-25, a tiebreaka 11-15. Były dzisiaj ogromne emocje, mówi Aleksander Śliwka, kapitan Zaksy. Szczerze, dzisiaj graliśmy dzisiaj swoje najlepsze siatkówki, bo psychologicznie bardzo ciężko jest podejść do meczu, w którym masz do wygrania teoretycznie tylko dwa sety do awansu, a przeciwnik rzuca wszystko, co ma, aby zwyciężyć, aby nas pokonać. Mimo nie najlepszej gry cieszę się, że awansowaliśmy, że zdobyliśmy te dwa sety i możemy teraz odetchnąć z ulgą. Jedna i druga drużyna popełniała dużo błędów na zagrywce, mówi Łukasz Kaczmarek, atakujący trójkolorowych. Także myślę, że tutaj za wszelką cenę jedna i druga drużyna chciała fizycznie rozwiązać ten pojedynek. Myślę, że stąd tyle błędów. Te błędy na zagrywce to jedno, ale my zagraliśmy w końcówkach przede wszystkim dużo lepiej. Całą drużyną zasłużyliśmy na ten awans do ćwierćfinału i na to, żeby po raz kolejny walczyć na europejskich parkietach. Te końcówki znowu nam gdzieś tam nie siedzą, mówi Bartosz Kwolek, przyjmujący Warty. Jesteśmy blisko, gramy sobie na przewagi i tak naprawdę niuanse znowu przesądzają o tym, że przegrywamy sety. Trzeba wyciągnąć wnioski i zrobić wszystko, żeby na następnych meczach te końcówki były na naszą korzyść. ŁKS przegrał na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł 0-3 w meczu szóstej kolejki grupy D siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Łodzi mimo porażki awansował do kolejnej fazy rozgrywek jako najlepsza ekipa z trzech miejsc. Natalia Kaczmarek wynikiem 50,9 sekundy pobiła halowy rekord Polski w biegu na 400 metrów podczas meetingu lekkoatletycznego w Lwowie. Jest to wynik lepszy od 14 sekundy od poprzedniego rekordu, który należał od ubiegłego roku do Justyny Święty-Ersetic. A o rekordzie Natalii Kaczmarek i trener Marek Rożej. Doskonale wiedzieliśmy, że jest przygotowana. Celowaliśmy mocno w ten rekord. No już w Toruniu chcieliśmy go pobić, ale no wiadomo, że tam zdrowie było ważniejsze i pierwsza diagnoza, która była bardzo niepokojąca, no to wycofaliśmy się, ale na szczęście się nie potwierdziła. A tu no myślę, że tak, no myślę, że jesteśmy zadowoleni, bo to jednak rekord polski i przynajmniej ja na pewno jestem zadowolony, ale wiem, że nie był to na pewno płynny bieg jeszcze, bo musiała rozpocząć bardzo mocno, żeby zejść przed klawier, także ona miała pierwsze 200 metrów 23,48, to jest niewiele wolniej od jej rekordu życiowego na 200, a później jeszcze na przeciwległej prostej przed 300 tam klawier mocno atakowała i też musiała szarpnąć tempo. Także to nie był płynny bieg, tylko taki trochę szarpany, także mam nadzieję, że jest jeszcze do urwania. GKS Katowice pokonał Podhale Nowy Targ 8-0 w zaległym meczu 37. kolejki Ekstraligi w hokeju na lodzie. Od piątku w Tomaszowie Mazowieckim łyżwiarze szybcy będą rywalizować w finałowych zawodach Pucharu Świata. Dziś warto zerwać łyżwiarską kartkę z kalendarza i zajrzeć do radiowego archiwum. 9 lat temu, 15 lutego 2014 roku, Zbigniew Brudka został mistrzem olimpijskim wyścigu na 1500 metrów. Kronika sportowa. Ostatnie okrążenie, on potrafi z siebie dać wszystko, goni Amerykanina, słynny Shani Davis przed Polakiem, Polak chowa się za nim, korzysta z próżni i teraz wychodzi przed Davisa, Zbigniew Brudka, trzeci czas, traci do pierwszego, 1/10 sekundy i Polak do ostatniej prostej, przyspiesza Zbigniew Brudka, jest teraz pierwszy, będzie pierwszy i Zbigniew Brudka na mecie, świetny czas, znowu pobity rekord toru, minuta i 45 sekund, a więc fantastycznie, Polak czy Holender, piąte miejsce Ferbeja, Zbigniew Brudka po złoto pojechał, on chyba już nie wierzy, a więc runda honorowa Holendra i Amerykanina dla Polaka, Zbigniew Brudka patrzy, choć nie, Ferbej wpada na metę i Ferbej ma taki sam czas jak Zbigniew Brudka, minuta i 45 sekund, a więc tutaj będzie raczej czas mierzony do tysięcznej setnych sekundy.
Popatrzmy na razie egzekwo Zbigniew Brudka i Kenny Ferbej. Polak ma złoty medal, Polak ma złoty, Zbigniew Brudka mistrzem olimpijskim, a więc szybko dokonano korekty, Polak Zbigniew Brudka. Nie mogę w to nadal uwierzyć, jest coś niesamowitego. Żona powiedziała mi tylko przed wyjściem, słuchaj, jedź swoje, nie patrz na nic, mówi, miej z tego zabawę, czuj się jak na jakiejś imprezie, a nie na skazaniu. Walczyłem tak jak obiecywałem, wyszedł z tego złoty medal, dalej w to nie wierzę. Szczęście sprzyja lepszym i na szczęście przerywaliśmy pasę Holendrów. To na pewno zasługa trenera i to jak jestem przygotowany, pracowaliśmy nad tym długi czas. Tu tak naprawdę przynajmniej 10 zawodników chciało wygrać, a może tylko jeden. No tak się stało. Wielki sukces, a trenerem Zbigniewa Brudki był Wiesław Kmiecik. Można śmiało o nim powiedzieć, legendarny szkoleniowiec. Ale nie wiem, czy w Polsce, czy na, bo na świecie to nie. W Polsce może. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakie były sukcesy takimi metodami, jak nie było hali krytej, toru z prawdziwego zdarzenia, no to może i na świecie. No tak, ale to trzeba przyznać, że obiektów wtedy nie mieliśmy w Polsce, ale przygotowania mieliśmy na światowym poziomie, bo korzystaliśmy z innych obiektów, także tutaj nie można mówić, że to było jakieś chałupnicze. Myślę, że to było przygotowania do Soczi i wcześniej już były jak najbardziej profesjonalne. Na pewno to, że mamy teraz obiekt, no to sprzyja temu, żeby za kilka lat ten obiekt zaczął przynosić rezultaty pod względem wyników sportowych. I myślę, że to nastąpi, jeśli powstanie jeszcze hala Zakopane. Myślę, że przydałoby się jeszcze więcej tego typu obiektów, bo są to obiekty bardzo uniwersalne, na których mogą trenować profesjonaliści, ale również rekreacja jest szeroko widziana. Kilka dyscyplin jakby można uprawiać w takiej hali i myślę, że są to właśnie obiekty bardzo potrzebne generalnie dla społeczeństwa. Wiesław, z tego co pamiętam, trenerem kadry po raz pierwszy zostałeś w 1988 roku. Były przerwy. Zakończyłeś po igrzyskach ostatnich zimowych w Pekinie. Długie lata. Co porabiasz teraz? Ponieważ ja mieszkam tutaj w Tomaszowie, dokładnie obok, na Zalewem Sulejowskim, 7 kilometrów od hali. Żona jest też trenerem łyżwiarstwa, kiedyś grała w koszykówkę, ale już od wielu, wielu lat jest trenerem, jest prezesem klubu i UKS dziewiątka. Ja w tej chwili tam pracuję z dziećmi, w przedziale wiekowym takim od 10 do 13 lat, a poza tym prowadzę też w drugim klubie w arenie lodowej Norberta Piekielnego, który jest pewnym zjawiskiem, bo pojawił się 3 lata temu w wieku 23 lat. Po raz pierwszy założył łyżwy na nogi i w tej chwili jest wicemistrzem Polski na 10 kilometrów. Przegrał naprawdę niewiele z Szymonem Palką i myślę, że w przyszłym roku będzie już startował w Pucharach Świata, także jestem zajęty jako trener jeszcze bardzo. Ale Wiesław, tak było zawsze. Jeżeli były przerwy, nie byłeś trenerem kadry, to pomagałeś żonie, szkoliłeś dziewczyny. Jak nie byłem trenerem kadry, to byłem trenerem w klubie Pilica tutaj. Ale mówię o tym dlatego, że pojawiały się talenty, które no wtedy miałeś więcej czasu, żeby młodzieży poświęcić swoją energię i były tego efekty. No tak, myślę, że już jasno to cały czas się broni. Może teraz jest taki czas, że troszeczkę na niektórych dystansach jest słabsza sytuacja, ale bronią nas bardzo sprinterzy. No akurat w kobietach jest sytuacja, że wypadły te dwie nasze zawodniczki na ten sezon, ale myślę, że wrócą w przyszłym sezonie. Mówię o Kai Ziomek i Angelice Wójcik. Mężczyźni jak najbardziej. Troszkę gorzej jest w wieloboju na biegach długich, ale myślę, że to jest taka chwilowa, taka stagnacja, że nawiążemy do tego, żeby osiągać wyniki również na tych dystansach. Jeśli chodzi o kadrę, to zastąpił cię Paweł Abratkiewicz, można powiedzieć twój przyjaciel, wcześniej podopieczny. Korzysta z twoich rad? Może akurat nie, ale to nie w tym rzecz. Paweł jest oczywiście moim wychowankiem, bo przyszedł do mnie w wieku 14 lat i pod moją opieką jakby osiągnął wysokie rezultaty, bo był medalistą Mistrzostw Świata Juniorów, był drugi w Pucharze Świata Seniorów. Potem jego droga była bardzo rozmaicona, bo były kontuzje, ale potem jak już wrócił, to był w grupie zawodowej w Holandii, potem 12 lat trenerem w Rosji, także jest trenerem bardzo doświadczonym, który prowadził zawodniczki ze ścisłej czołówki światowej, także myślę, że sobie poradzi. No, troszeczkę te wyniki w tej chwili odbiegają jakby od oczekiwań, no ale to jest dopiero, to jeszcze nie ma jeszcze roku, więc trzeba poczekać spokojnie i zobaczymy. No myślę, że Paweł udowodni, że go stać na to, żeby zajmowali wysokie miejsca. A jakie są twoje marzenia? Co byś chciał jeszcze zrobić? No przypomnę, Zbigniew Brudka, drużyna brązowa z Soci, wiele sukcesów, Puchary Świata. Co byś chciał jeszcze osiągnąć? Tak trudno mi powiedzieć, znaczy nie mam ani takiej presji, ani ciśnienia. Jeśli chodzi o dzieci, z którymi pracuję, to jest kilka bardzo zdolnych osób, które są bardzo wysoko na listach światowych w tych swoich kategoriach wiekowych, ale wiadomo, są to dzieci, więc to jest temat bardzo ostrożny, trzeba bardzo delikatnie działać, bardziej uczyć niż trenować. No na pewno chciałbym, żeby ten Norbert, który przyszedł z lekkiej atletyki, potem był w kolarstwie, przecież w grupie zawodowej w Hiszpanii,
wyczerpani. Także jeśli idzie o fizjologię, to jest bardzo dobry materiał, natomiast umiejętności typowo łyżwiarskie to jeszcze jest odległa sprawa, no ale jeśli by zaistniał w Puarach Świata, więc może w ciągu 3 lat jest w stanie wystartować w Igrzyskach Olimpijskich. A co z karierą gitarzysty? Coś ostatnio chyba słabo, bo to taki gitarzysta na 3 chwyty, ale z sercem. 3 chwyty to bardzo dużo, jak się ma talent. Dużo, 3 to na pewno. Jak do 5 się dojdzie, to już w ogóle rewelacja, ale... Stoi ta gitara, patrzę na nią, czasami biorę do ręki. Zobaczymy, może jeszcze nastąpi jakiś przełom. Co najbardziej lubisz grać? Jaki repertuar? To raczej takie piosenki z tekstem melodyjne. Tekst decyduje i jakaś w miarę prosta melodia. I oczywiście kibicuję swojej córce, Iwonie. No na pewno można o niej powiedzieć, że jest artystką, która już w jakiś sposób zaistniała, jest bardzo dobrze wykształcona, dużo tworzy w tej chwili, bardzo dużo pracuje. Także wierzę w to, że zaistnieje tak naprawdę szeroko w mediach i na rynku muzycznym. Przypomnę, na dziś zaplanowano 2 mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zakończyło się spotkanie FC Bruch z Benfiką Lizbona. Benfica wygrała na wyjeździe 2-0. Kończy się mecz, jest doliczony czas Borussii Dortmund z Chelsea Londyn. Borussia prowadzi 1-0. I na zakończenie bardzo smutna informacja. Nie żyje Grzegorz Skrzecz. Znakomity bokser, był brązowym medalistą Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Wspomina go brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Barcelony z 1992 roku Wojciech Bartnik. Dusza człowiek, humorysta, także no niesamowicie bardzo, bardzo fajny człowiek. Pozytywnie taki myślący, optymistycznie, także do niego nie ma, no tak wszystko w żarty obracał. Naprawdę... Łza się wokół zakręciła, kiedy się dowiedziałem, naprawdę, bo dusza człowiek. Kronika sportowa. Ponownie o sporcie jutro po 6 w Sygnałach Dnia. Polskie Radio.